Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 11 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 341 nowych zakażeń. Resort poinformował też o śmierci 68 osób zakażonych koronawirusem. Natomiast w Jaworznie nie potwierdzono żadnych zakażeń, a 65 osób przebywa na kwarantannie. Stan wielu ulic w naszym mieście jest, delikatnie mówiąc, fatalny. Podobnie ma się sytuacja na ulicy Broniewskiego. Stan ulicy Broniewskiego w Jaworznie pozostawia wiele do życzenia. Jednym słowem, stan jest fatalny. Kierowcy poruszający się tą ulicą czują się jak na jakimś rajdzie. Dziury, wystająca kostka stwarza zagrożenie dla kierowców, jak i dla przechodniów. Jej stan naraża na poważne uszkodzenia jeżdżących tam samochodów. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów od naszych czytelników dotyczących fatalnego stanu ulicy Broniewskiego. Odcinek ten już od dawna wymaga remontu, jednak takowego jeszcze się nie doczekał. Po minionej zimie w jezdni pojawiły się kolejne ubytki, a trasa coraz bardziej przypomina ser szwajcarski. Na wystających kostkach, które zupełnie w niektórych miejscach się rozeszły, można jak nic zaliczyć gumę, a co gorsza spowodować wypadek. Jazda po tej ulicy wymaga od kierowcy sporo cierpliwości oraz umiejętności. Czy kierowcy i mieszkańcy naszego miasta doczekają się w końcu naprawy tejże ulicy? To jedna z najbardziej zrujnowanych ulic w naszym mieście i jedna z wielu, która ewidentnie powinna zostać naprawiona. Woda potrafi być naszym sprzymierzeńcem, ale również i wrogiem. Dlatego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie rozpoczęli akcje profilaktyczne nad zalewem Sosina. Sezon rekreacyjny powoli się rozpoczyna i nad zalewem Sosina pojawia się coraz więcej spacerowiczów. Za niedługo będzie można również aktywnie spędzać czas w wodzie oraz na wodzie, co generuje pewne zagrożenia. Mimo że na obecną chwilę w zalewie kąpać się nie można, to policja już zaczyna akcje profilaktyczne. O tym, jak należy się zachować i na co uważać, mówi aspirant sztabowy Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Dzisiaj jaworzyńscy policjanci prowadzą na terenie zalewu Sosina akcję profilaktyczną pod nazwą Kręcimy Bezpieczeństwo nad Wodą. Sezon wakacyjny, letni, zbliża się dużymi krokami. Coraz cieplejsza pogoda zachęca nas do tego, żebyśmy spędzali czas na wolnym powietrzu, a w szczególności przy akwenach wodnych. Dlatego policjanci już dzisiaj działają tutaj na terenie, promując bezpieczne zachowanie się nad wodą. Policjanci z Jaworzyńskiej Komendy podjęli działania na terenie zalewu, informując osoby przebywające tutaj o bezpiecznym korzystaniu z akwenu, o tym, jak bezpiecznie znajdować się tutaj, korzystać z wody, korzystać z uroków przyrody. Pouczamy, edukujemy, informujemy. Jedną z najczęstszych takich przyczyn wypadków, takich zdarzeń, które mają miejsce tutaj na terenie akwenu, w dużej mierze wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Oczywiście przestrzegamy, alkohol i woda, no to jest bardzo złe połączenie. Nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Jeżeli jesteśmy z pociechami nad wodą, z dzieciakami, starajmy się ich cały czas obserwować. Miejmy ich pod przysłowiowym okiem, tak żeby nam gdzieś tam nie oddaliły się w jakieś miejsce i nagle nie zniknęły z oczu. Znikając pod taflą wody, praktycznie jest to niemożliwe, żeby bardzo szybko zareagować i w miarę możliwości taką sytuację uratować. Więc lepiej zapobiegać, niż później się martwić i stresować. To są oczywiście kierowcy różnych urządzeń wodnych, którzy przebywają nad wodą. Musimy pamiętać, że muszą korzystać z tych wszystkich atrakcji i być trzeźwymi. Osoby, które są w stanie nietrzeźwym, no, mogą mieć spore kłopoty z policją. W ostatnich latach odnotowaliśmy bardzo dużo takich zdarzeń. Policjanci, którzy patrolują na co dzień rejon akwenu wodnego, regularnie sprawdzają stan trzeźwości osób korzystających z urządzeń wodnych. No i niestety w wielu przypadkach potwierdza się, że prowadzą te urządzenia na podwójnym gazie. Co wobec tego grozi osobom, które będą łamały prawo? Czy tak osoby, które prowadzą pojazd niemechaniczny w ruchu wodnym, podlegają pod artykuł 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Natomiast osoby, które prowadzą pojazdy mechaniczne w ruchu wodnym, podlegają pod artykuł 87 kodeksu wykroczeń.
Woda to nie przelewki, dlatego nasz funkcjonariusz ma do mieszkańców miasta pewien przekaz. Jak najmniej interwencji, jak najwięcej rozważnego korzystania z tego akwenu i obyśmy się widzieli tylko i wyłącznie w przyjemnych sytuacjach. Jak sami Państwo słyszeli, uważajmy na siebie w trakcie spędzania wolnego czasu nad wodą, bo brawura i alkohol plus woda to mieszanka, która prowadzi tylko do nieszczęścia. Każdy z nas lubi, jak jego balkon jest piękny i zielony. Jednak trzeba uważać, aby nikomu nie zrobić krzywdy. Nadeszły piękne letnie dni, a przyroda wokół zakwitła. Mieszkańcy bloków, chcąc, aby ta właśnie przyroda również zagościła w ich mieszkaniach, zaczęli dekorować i upiększać swoje balkony, między innymi poprzez rozstawianie doniczek z cudownymi kwiatami. No właśnie, czy takie upiększanie jest dozwolonym działaniem? Na to pytanie odpowiada nam Wojciech Niedź, kierownik administracji domów spółdzielczych numer 1 w Jaworznie. Należy mieć na uwadze, że zawieszone na balkonach skrzynki, jak również położone na parapetach zewnętrznych doniczki mogą być potencjalnym zagrożeniem dla przechodzących osób. Przy silnym wietrze doniczka może spaść, a za szkodę odpowiada właściciel. Trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia grzywny. Może też na nim spoczywać odpowiedzialność karna. Innymi słowy, można, ale trzeba być ostrożnym, aby komuś nie stała się krzywda. To, że płeć piękna potrafi być silna, oczywiście wiemy od dawna. Potwierdza tą tezę pani Milena, która pokonała rajd koguta swoim ciapkiem. Zabytkowym Ursusem przejechała całą Polskę, a trasę z Oławy do Zakopanego na rajdzie koguta pokonała w nietypowym stroju – sukience. O rajdzie i o swojej przyjaźni z ciapkiem opowiedziała nam pani Milena Klimczak, mieszkanka Beczyny. Piąty charytatywny rajd koguta z Oławy do Zakopanego tym razem. Wieźliśmy tam palmę, która na Gubałówce była po prostu posadzona przez nas. Był to rajd, z którego pieniądze były przekazane na chore dzieci i na budowę studni w Afryce. Zebraliśmy ponad 530 tysięcy. Nasza byczynianka jako jedyna traktorzystka pokonała łącznie około 700 km trasy. W rajdzie startowało parę tysięcy ludzi. Wszyscy wzięli w nim udział w jednym celu – pomóc chorym dzieciom w Afryce. Każda załoga miała około 4-5 osób, także parę tysięcy ludzi startowało w tym rajdzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojedzie jeszcze więcej ludzi, bo zainteresowanie jest bardzo duże. No jest to fajna rzecz. Nie jest to takie proste przejechać traktorem tak długą trasę. Przygotować się trzeba na wszystko, choćby na deszcz, więc zapytaliśmy panią Milenę, czy były na trasie jakieś niespodzianki i kto pomaga jej na trasach w naprawie ciągnika, gdy tylko oczywiście jest taka potrzeba. Ja mam swojego prywatnego mechanika, którym jest mój tata Jan Klimczak, który o ciągnikach wie wszystko. On naprawia mi te ciągniki, odrestaurowywuje. Także zazwyczaj w takie dalekie podróże jeździ ze mną najbliższa rodzina, mama i tata. Tym razem oczywiście rodzice nie mogli jechać, więc towarzyszył mi kuzyn Paweł Kościółek, który również jest mechanikiem i w razie potrzeby po prostu naprawia mi ciapułka. Mieliśmy rozszczelnienie uszczelki pod filtrem oleju, wyciek oleju mieliśmy, zatrzymaliśmy się na poboczu. Oczywiście cała karawana zatrzymała się pojazdów, wszyscy chcieli pomóc ciapulkom. Biegli ze skrzynkami narzędziowymi, z paliwem, z olejem, z wodą. Nie wiedzieli, co się stało, a każdy brał, co miał, żeby pomóc. Milenka, co jest? Co się stało? Jak możemy pomóc? Chłopaki od razu oglądali. Ja mówię, że wyciek jest tutaj oleju z filtra. To oni wszyscy się znali, sami mechanicy. No jakby nie było, pasjonaci starych pojazdów, każdy się zna na swoim pojeździe, więc zna się na mechanizacji, więc każdy chciał pomóc. No, naprawiliśmy go, odczekaliśmy chwilę, pojechaliśmy dalej, wszystko się świetnie udało, dojechaliśmy do celu. Pani Milena jako traktorzystka i to w sukience podczas rajdu i powrotu do domu wzbudziła ogromną sensację wśród ludzi, którzy bardzo pozytywnie ją odebrali i mocno jej kibicowali. Patrzyli z niedowierzaniem, że kobieta
kobieta na traktorze? Zatrzymywali się na poboczu, żeby zrobić sobie zdjęcie, nakręcić jakiś filmik, żeby porozmawiać, jak to jest jechać traktorem tyle kilometrów, tak? Bo to nie jest komfortowa jazda, nie ma tutaj klimatyzacji, wspomagania, amortyzacji. Po kilku godzinach na takim traktorze tak naprawdę wszystko cię boli, nawet uszy, tak? Nawet uszy, bo dosyć głośno ciągnik chodzi. Do dzisiejszych samochodów, czy nawet starych samochodów, no to jest mało komfortowe. Był to nie pierwszy i na pewno nie ostatni ich wspólny rajd. Pierwszy, na który pojechali, był 4 lata temu. Startowali z Jaworzna nad morze do Sasino. Nasza traktorzystka pokonała wtedy 768 km w 3 dni. Jestem jedyną kobietą w sumie w historii Polski, która przejechała taką trasę zabytkowym traktorem, bo są kobiety, które jeżdżą traktorami, ale nowymi. Żadna się nie odważyła, żeby taką trasę pokonać starym traktorem. Uważam, że no jest to fajna rzecz, jest to troszeczkę inna pasja niż wszyscy mają, ale każdy ma prawo kochać i robić to, co lubi. Jak powiedziała nam pani Milena, traktory to jej ogromna pasja, a podróże ciapulkiem to dla niej niezapomniane wrażenia. Nie zamieniłaby tych chwil podróży swoim ciągnikiem na nic innego. Jakiś czas temu spodobały mi się stare traktory i bardzo chciałam mieć stary traktor, a to tata, jak to każdy tata chce spełnić marzenie swojego dziecka lub pomóc spełnić, pomógł mi po prostu zakupić taki traktor. Odrestaurował go, bo tata go od podstaw odrestaurował. Każdą śrubeczkę wykręcił, każdą część i on go naprawił. Tak powstała moja pasja. Później zaczęłam podróżować nim, gdzie nikt nawet nie spodziewał się, że tak się potoczą nasze losy. Moje i ciapulka. Bardzo dużo ludzi zaczęło to miło odbierać, a mnie jazda starym traktorem przynosi bardzo dużo satysfakcji i przyjemności. Pani Mileno, wielkie gratulacje i szerokiej drogi. To zaszczyt mieć w naszym mieście tak pozytywną osobę z tak wspaniałą pasją. Możemy się tylko szczycić jedyną kobietą w historii Polski, która przejechała takie trasy zabytkowym traktorem. Tylko 2% Polaków w ogóle nie chce mieć dzieci. Blisko połowa chciałaby mieć dwójkę, a 28% trójkę. Prawie 1/3 marzy o dużej, wielopokoleniowej rodzinie. Wiele osób przed zakładaniem rodziny powstrzymuje głównie sytuacja ekonomiczna. W efekcie współczynnik dzietności w Polsce już od dawna nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, a sytuacja będzie się pogarszać. Strategia demograficzna, którą rząd ma upublicznić jeszcze w czerwcu, wskaże działania, które są konieczne, aby takiemu scenariuszowi w porę zapobiec i skłonić Polaków do większej dzietności. Strategia demograficzna obejmuje przede wszystkim kompleksową diagnozę sytuacji, która jest w Polsce i to na tle również innych krajów naszego regionu, krajów europejskich. I chcemy w tej strategii opisaliśmy w zasadzie wszystkie wyzwania i czynniki, które mają według nas wpływ na dzietność. Strategia powstała po bardzo dogłębnym przeanalizowaniu nie tylko systemów polityk rodzinnych i sytuacji w innych krajach, ale również na podstawie wszelkich badań naukowych, zarówno prowadzonych w Polsce, jak i za granicą, które dotyczyły szeroko pojętej dzietności, tworzenia rodzin, mechanizmów tworzenia rodzin. Także to jest bardzo kompleksowy dokument i oczywiście w nim wskazujemy też kluczowe kierunki interwencji, które są potrzebne, tak by w sposób spójny i kompleksowy odpowiedzieć na te właśnie zdiagnozowane wyzwania. Strategia demograficzna obejmuje kierunki interwencji, zarówno takie, które widzimy już też w innych krajach i chcemy czerpać z bogatego doświadczenia wielu krajów europejskich głównie oczywiście, ale nie tylko, bo mamy też nowe pomysły, które nazwałabym innowacyjnymi czy nowatorskimi, które są uzupełnieniem i pewną taką spójną układanką, która wierzę, że przyniesie istotną zmianę. Kończymy pracę nad strategią demograficzną i myślę, że będziemy mogli je przedstawić jeszcze w czerwcu, także zapraszam wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych już wkrótce. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.